Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik z kwaśnej śmietany. Potrzebować będziemy na ciasto 2 szklanki mąki pszennej, pół szklanki cukru, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i 1 łyżkę kakao, 1 jajko i 3/4 szklanki oleju. Olej możemy zastąpić stopionym masłem. I składniki ciasta dokładnie należy pomieszać. A na sernik potrzebujemy 3 śmietany po 400 ml, szklankę cukru, 3 budynie oraz 1 szklankę białek. Białka ze szczyptą soli i cukrem ubiję na sztywno. A ciasto dokładnie wyrobię. Podzielę na 2 części. Większą część wyłożę do formy, a mniejszą posypię wierzch naszego sernika. Tak, ciasto już mam przygotowane. Jest to taka forma i ja ciasto, tak jak już wspominałam, większą część wyłożę do formy, a 1/3 zostawię na wierzchu. Rozprowadzę po całej powierzchni i teraz ubiję na sztywno białka z cukrem i szczyptą soli. Tak, już mam rozprowadzone i teraz ubijam białka. Białka już mam ubite, dodaję 3 budynie. Budynie mam po 60 gram. Oraz dodaję śmietanę. Śmietana 12%. Całość dokładnie należy pomieszać. Serowa z kwaśnej śmietany już jest gotowa i teraz jeszcze przemieszam sobie. No tak, jest idealna i wykładamy na ciasto. Wyrównujemy i posypujemy pozostałym ciastem. I będziemy mieli sernik z kwaśnej śmietany. ciasto będziemy piekli, sernik właściwie będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach. I sernik z kwaśnej śmietany wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda sernik z kwaśnej śmietany. Okroimy kawałeczek. I tak wygląda sernik w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sernik możemy jeszcze opruszyć cukrem, pudrem. Tak wygląda sernik z kwaśnej śmietany.